Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek z Transport Fever 2. Jak wspomniałem na ostatnim live'ie, dzisiaj zajmiemy się transportem towarów do Warszawy i Łodzi. Dobrze, ruszajmy. A towarem, którym będziemy rozwijać, żeby tu go dowozić, będzie oczywiście... to jest paliwo? Tak, to jest paliwo. Więc ścieżka będzie musiała być dość rozwojowa. Dobra, już mamy dostarczany towar, jakim jest, co to jest, odbeczki z ropą. Pytanie, czy tego nie za mało jest, czy tego by nie trzeba było też bardziej rozbudować. Ma trochę mało wagoników, a trasa jest dość długa. Zobaczmy, a tu mamy przepełnienie. No właśnie. Dobra. Teraz pytanie, czy tu budować drugi tor, czy tylko mijanki, przynajmniej na razie, i dać drugi skład. Jeszcze jedna rzecz. Rodzaj pojazdem. Edytuj. Wagony towarowe. O! Z gazówce. Gazowe znaczy się. Tu nie. To nie będzie wywoźne. Nie za bardzo. Przez z drugiej strony nie ma nic innego. To ile mają? 120 i... pojemność 15. Te mają pojemność 24. Chyba tak zrobię. To 1, 2, 3, 4, 5. Ile to będzie mi kosztować przede wszystkim? Benz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 milionów już jest. 7. Pojemność 144. Dobra, a niech tak będzie. Dobra, no już mamy 11. 2, 4, 6. 27 pociąg. Mieści się. W sumie jeszcze jeden wagon. Jeden, dwa wagony by mógł pomieścić. Dobra. Co nie wymieniał. Musi tu jeździć w ten sposób. Jak to wyjeżdża? Jakieś mianki nie mam zrobione. Nie. Dobra. Na razie na jednym pociągu będzie to oparte. Teraz ciągniemy tu. I tu mam z tej rafinerii olej. Ok. Teraz tak, czy tu robić nową nitkę? Czy się do tego podłączyć? Mamy tutaj to dowieść. Po drodze też widzę, jest zakład chemiczny, ale to nie w tym odcinku. A tu do Elbląga polecimy i tu się rozdzielimy. Dobra. Dojemy. Budujemy. Teraz tak, gdzie to jest towarowy. Peronów by tu trzeba było. Na razie chyba jeden peron z dwoma torami. 240 metrów.
Trochę oddalę, żebym to miał możliwość dodania budynków jeszcze stacyjnych. Jest. Super. Na początek powinno wystarczyć. Ale dobry, póki co będę budował. Ja będę się tymi na razie zajmował parametrami na te konkretne prędkości. Limity prędkości. Teraz tak, bo stąd będzie trzeba, a to nawet będzie więcej trzeba, peronów. Jeden będzie pociąg obsługiwał Warszawę, a drugi Łódź. Czyli jakoś tu, to będzie miał dość krótko trasę. Ten to w sumie może nawet i Kutno obsłużyć i Łódź. O! Trzeba było w tą stronę go wysłać. Czyli tu jakoś. No dobra, ale to nas czeka dopiero. Dobra, działamy. Będzie taki wspólny odcinek. Zrobimy od 2. Dawać mi kasę, dawać mi kasę. Teraz tak. Przez te lasy chyba trzeba puścić. Zaraz. Jest. O, może i tak puścimy. Aha, no właśnie, kasy brak. Daje na maksymalną prędkość. Dobra, i mam już 5 milionów, ma to super. Żeby tak w realu było. Co my tu dalej mamy? A tu mamy linię tu, czyli musimy się kierować. No nawet dobrze.
się kieruje. Więcej tu. Okej. I tu. Cały czas prosto. Drugi. Wycinamy drogę. Zrobimy tylko znaki, nie ma potrzeby, żeby tu były też rogatki ze szlabanami. Dobra, ten tor, co tu pociągnąłem, to był lewy czy prawy? Dobry. Koniec. I tu. To wygląda. 120 zachowane. Gansko. Czyli tu mamy linię jednotorową póki co. Dobra. Mamy to zrobione. Wysyłał. Teraz tak, zajmiemy się może tym jeszcze, bo tu dwa pociągi odbierające muszą być, więc dwa perony, dwie krawędzie peronowe. Konfiguruj. Teraz tak. No. Dobudujemy tutaj. To. I tutaj musimy też. Tak. Musimy pociągnąć w ten sposób. Teraz trzeba tak zrobić. Łagodne krzyżownice. Dobra. Zgadza się, zgadza się. Tego też. Się to. Z tej strony będzie łatwiej. Tak zrobić, czy nie specjalnie? O, dałoby się. Muszę tam je kombinować. Czyli mamy w ten sposób. No. I na prawą stronę. Trzeba byłoby z tą linię jakoś podłączyć. O, 146. Fajnie, fajnie. A może w ten sposób. O. My tu. Byśmy się podłączyli. Za dużo nie musiał legionowo. W sumie legionowo też, ale to będziemy dowodzić transportem kołowym. Dobra, czyli
tak, mamy tu, to tu musimy podłączyć się. Też robię wspólny odcinek. Może tu zrobić... Czemu by nie? Gdzie ja mam ten element? To jest ten element. Liczba torów 1. Jeden główny tor. Co tu nam chodzi? O, właściwie chodziło. A nie, jest. O, to chyba właśnie ten nowy. Pauza. Z tego co kojarzę, to chyba jest właśnie te nowe zwierzątko. DLC. Wilk. O, a co to? Wilk. No. Nawet nie wiedziałem, że te takie są podpisy. Dobra, pełna prędkość. Działamy dalej. Teraz tak, jak to zrobić? Tutaj nie muszę iść tu, tylko ja tu bym chciał. O, właśnie. Mam
pięknie. A teraz tak, tu nam przeleci. Nawet jakbym chciał jakiś tor dodać, to ja tu w zasadzie nie mam miejsca. Ale legionowo. A, i teraz by to trzeba było znów nową nitkę pociągnąć. Taka północ. Żeby tu zrobić trasę... Trasę obwodowo. Czyli tu bym z tego legionowa musiał jakoś się przycisnąć z tej perspektywy na prawą stronę rzeki Wisły. Tylko teraz tak. Mi się takie najbardziej wygodne to wydaje, ale też będzie burzenie. Ja będę musiał w tramwaje zainwestować. Autobusy to za bardzo nie dają rady. Czyli tak, tu. Tu jakoś wykręcić, ale to będzie ostry zakręt. Też, dobra, próbujemy. Przyjdę. Tak, i tu, więc... A tu można by było troszeczkę łagodniej. To będzie do przebudowy na pewno. Może dałoby radę po tej stronie zrobić i tu. No. A, czyli spróbujemy tu. Trzeba jakiś most pewnie zrobić, by było warto. Taka wysokość. Dobra, na taką zrobimy. Tak, jaki tu most zastosujemy? Może tu dla odmiany... Taki zrobimy. Okej. Okay. Wysoko, no ale cóż. Teraz tak tu. Tak wychodzi. Tutaj robiłem. Dobra, spróbujmy, jak to by wyszło. Tu. To dość wysoko jest. Jest najniżej. Policji. A, tak to mi się tu łuk za bardzo będzie ostry. Dobra, moment. Musimy zrobić pauzę. Wykasujemy.
teraz to zrobić. No ale dobra. Miastem. Zrobimy sobie... Zrobię sobie na ile torów? 4 na razie. Chociaż tu pewnie... A nie, tu dowóz to może być... Chyba jakby do 4. Teraz tak. Sobie stację przeznaczoną dla Warszawy towarowo. 240, dobra, niech będzie 240. Się tu mieści. Teraz tu trzeba
być. Czy jakoś tędy? Przeszkadza. Logan też nie za bardzo. Ładne budynki. Teraz chwila, moment. Co to takiego w ogóle jest? O! Total Shop. Ciekawe. Dobra. Ale też leci. To dobra. I kontynuujemy. Też robimy już nasyp. Tak. Puszczaj to. Na pauzie nie będę to grał. Rzece. Już jest. Tak. To tu jedną rzecz chcę zrobić. Jeden tor. Super. Tory przelotowe też już dodane. I łączymy to. Tu zacząłem od strony tej. Czyli robimy to. Tu. No i teraz łączymy tory stacyjne. To mamy połączone. Zastanawiam jeszcze, co potrzebuję. To co pamiętam, chyba dwa towary są wspólne. Nawet więcej jest wspólnych. Tu i tu. Tak, wszystkie chyba są wspólne, że i tu, czy do Warszawy, czy do Łodzi, to będzie trzeba transportować. Mam pociągnięte. Czyli tu też jest. Okej.
pytanie, czy tutaj mam za dużo odbiorców? To chyba też muszę jednak zainwestować w Tor, bo być nieciekawie. Spory. Początek Warszawy obsłużmy, by tu zaczęło hulać. Tu był czy
postawimy semaforek. A jest. I on kosztuje 1 800 000. Dobra, bierzemy go. Towary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 627 tam było na 200 coś metrów, z tego co pamiętam. 4, 6, 8. Dobra, razie 8 wagonów. 25 milionów. O, tutaj budżet nam zje. No to trzeba przyspieszyć. Kupujemy. I to muszę wysłać na trasę. Gdzie to jest? Świnoujście, ropa. Chyba jest ta. A tak sądziłem, że. Nie wyślę go tam. To inaczej trzeba skombinować. Stwórzmy tu linię tylko tak, żeby tu można było wypuścić skład. Trasa. A, można tak.
Tak. I go zmienimy. Coś tu jest nie tak z tym, z takim układzie. Elektryfikacja jest. Ach, Mira, może ja wypuszczam na tych zamkniętych. Jeśli to tak by było. Niestety. A, to też. Nie poleci, a tu? Kurde. Co jest nie tak? Znowu będę się męczył. A, wszystko jasne. Tędy na pewno nie będę, nie poleci. No dobra, czyli to trzeba zrobić w ten sposób. Rozumiem. A to jest który to? Środkowy i trzeci od tej strony. A i to jest ta nitka. Tak. Teraz tak to jest nie tymczasowo. Musimy zrobić. Dodaj stację. Powiedzmy. Tu. Ale tak polecieć w ogóle? I tu? Co ci tutaj już woli? Dobra, nie mogę korzystać z tego przystanku słuchowego. Tak, ja wiem o tym, że nie mogę. To jest tylko tymczasówka. Teraz poleciał. Dobra. Czyli teraz... O to chodziło. Zarządzaj pojazdem. Teraz go przypiszmy do linii B. Teraz powinno być wszystko. Skład mamy wypuszczony, teraz się nim przejedziemy później. O, w sumie to on może mógłby wracać, no ale dobra, już tam leci, to niech leci. Teraz tak, separacja jakaś. Jest tamten. Aha, ten poleciał w tą stronę. No dobra. Wielka wagona się nie mieści. Zmienimy sobie.
co tarcza prędkości jakoś nie jest, a amulet większość. Nie wiem, czy to tak jest tekstury, czy po prostu nie została dodana.
22 potocznie zwany byczkiem, bykiem, nam zarobi tutaj. Zrobić screena jakiegoś. Dobra, może być i tak. Nie chcę tego. Lecisz. T22003. Tak, teraz to by trzeba było w takim układzie rozwinąć, chociaż zaraz stąd będziemy na razie do jednego, no to nie, nie będę nic rozwijał, po prostu pociągnę tą nitkę. Skasować te wapory. Super. Dobra, tory, krzyżownica. Tutaj tam. Tak. I tu. Sygnalizacja. Dobra, taki koziołek. Nie, ten, nie ta strona. Kolejne 21 milionów się przyda na pewno. Jeden pociąg niestety. Przyspieszę. Teraz tam te powinny troszeczkę więcej zarabiać. Także fundusze nam przynosić. Teraz tak. Tu zrobimy. Thank you.
Loso. Od razu przy okazji tu. Czy dzisiaj jeszcze mu dam radę, to od razu w następnym odcinku zrobić jednocześnie, jak będzie. O ile tuż mam nagrania? Godzinę nagrania. Czy to były cztery?
wrażenie, że to było 4, a nie 6. Dobra, czyli mamy tak, tu, tu, o, 4. Ja pierdzielę, to do 5 punktów trzeba włożyć. Dobra, stwórzmy na razie linię. Za daleko, tu. Czyli tak, musimy stworzyć linię stąd. Możemy nawet poprzekształcić. I ty będziesz woził. Pierwszy się nie da, albo nie ma krzyżownic. To jest do poprawki. Gdzie to jest? To jest. Tu. Dobrze. Teraz tak, Wyspa Sobieszowska. Możesz załadować. O, pełna. Stoi, tak. Czytaj. Ty masz zabrać tu olej, czyli to. Super. Ale się wszystko uda. Jest. Kolejne. Ładnie. Stąd. Do Warszawa. Tu. Tu zróbmy samej stacji. Jest, jest. Dobra. Teraz tak. Czy ja dobrze zrobiłem? A nie, dobrze zrobiłem, dobra. Z Płocka. Masz zabrać. Wszystko. Znaczy wszystko. Dowolne, nie dowolne. Czy czekać do pełna? Masz tu wczytać. Paliwo. Spójrz, nie rozładowywać. A tu masz rozładować paliwo. Będzie tak. Cargo. To jest co? Płock. Warszawa. Paliwo. Dobra, mamy to. Ta linia. Też jest cargo. Cargo i to jest z... Jak to nazwać? Wyspa Sobieszowska. To nazwę po prostu Gdańsk. Płock. I
to jest... olej. Jest. Dobra, następne. A z dystrybucja. I to bym zrobił. Bo tak się powinno to też dać. To mam ulicę. Rynki. Tu jest rejon, tu jest rejon, tu i tu. Ma. To jest sporo. Przesanek była, bo wyładunkowy. To mi właśnie chodzi. I tu by było dobrze. Zrobię tak. O. Gdzieś tu wiem specjalny. Co? O. O. Stawiamy sobie to tu. Jest jeden punkt. Trzeba zrobić w ten sposób. Jeden. I tu będzie numer dwa. Tak, od razu ulicę. Przystosowujemy. I ten miałem tu. O. Pięknie. Wystarczy... A w sumie tutaj da radę. Tak. Tak, no bo to sobie później na zestawie na koniec. Na inny odcinek chyba raczej. Jedna dystrybucja, czyli tak, dostawa, Warszawa, jak to nazwać, Warszawa, chyba tak trzeba będzie to nazywać, żeby poszło. I to jest paliwo. Nowa linia. Stąd. I to będzie... No tu mam dwa, tak? Czyli tak. Jeden punkt. Drugi punkt. Okej. Okay. Jeszcze za ładunki to pełna. Czekać to ma być rozładunek paliwa. Tylko teraz tak, czemu ja tu nie mam poziomów?
niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Na tym się nie dawało. To ciekawe, że to będzie... Zobaczymy, jak to będzie działać. Stawa Warszawa, to jest Mokotów. I oczywiście paliwo. Może na początek dwa. Ale mi widzę, dochodzą cały czas nowe. Teraz tak. Nie generować na razie kosztów. Trzeba zrobić tak, pociąg na tej nitce. Gdzie to jest? Sobieszowska, dobra. To się nazywa jak? Rafineria Lotos. Mamy ile? Dwa naraz działają. Czy tu gdzieś mam zajezdnię blisko? Skrajna powinna zadziałać. O, dobra, podajemy pojazd. Elektryczna. O, ET jest. Ale to raczej nie pasuje mi do beczek. I kolejny byczek. Podaj. No i teraz tak. Wagony towarowe. Mamy tam przewieźć olej. Tylko to. Warianty doszły. A, LPG, LPG. No dobra, rozumiem. Zróbmy tak. Jest jak z EN.
udało się połączyć wszystkich stacji. What? Jak się nie udało? Jeszcze pociągi, więc nie wiem, co patrzeć. Tutaj.
Dobra. Tutaj na pewno nic nie ma. A gdzie tam przy tej stacji bym stawiał? Ale nie, no tu jest. Serio? O co tu biega? A, wszystko jasne.
szybciej też było. 90 na godzinę. No, te tory są wolne.
wszystko. Jedzie sznur. Czek. Czemu tamci pojechali tam? Bo nie wiem. Chyba pozwiedzać. Zrobiłem dostawę do Warszawy, znaczy jeszcze nie do końca, bo jeszcze ładunek nie dotarł, ale to zobaczycie już na live'ie. A w następnym odcinku oczywiście zajmiemy się odcinek live, łodzią, przebudowa łodzi, tak jak chciał to Simulation Games Geek, którego oczywiście też pozdrawiam przy okazji. I innych oczywiście też, żeby nie było, że wyróżniam jedną osobę. Dobra, więc tu na pewno będzie duża przebudowa. I Zerado... No, Rudkosia będzie to na pewno dworzec podziemny. Budowany. Dobra. Tak więc skończymy. No, może z tej perspektywy. Nie ma tu chyba czegoś takiego jak studio fotografii. Oczywiście coś... Nie ma chyba. Może muzyki. Też nie, zaraz coś tu było chyba. Jeszcze tak na szybko sprawdzę, ale podejrzewam, że to będzie potrzebowało... Była taka coś jak... tryb deweloperski. Włącz narzędzie kamera. O, chyba to. Zastosuj. Kamera, ale to jest do ujęć. Nywania.
zaraz może. Napisz obrazu. Aha, to tak mi zrobiło. Okej. Okay. Dobra, to na tym będę musiał też pomyśleć, popatrzeć. Dobra, a ja się z wami żegnam. Oczywiście odcinek będzie emitowany w majówkę, więc jak to w majówkę, każdy wypoczywa. I przeważnie przy grillu siedzi, więc wszystkiego dobrego na majówkę wam życzę. Nabierajcie sił na następne tygodnie i miesiące. Dobra, na razie, cześć.